Siemano, witam Was w drugiej części mojego małego testu diety bezglutenowej, a zarazem będzie to też podsumowanie tego testu. Przez 30 dni, nawet chyba z hakiem, spożywałem produkty wyłącznie bezglutenowe. Mogłem zapomnieć o normalnym makaronie, o normalnym chlebie i tak dalej. Chciałem sprawdzić, czy wpłynie to w jakikolwiek sposób na moje funkcjonowanie w ciągu dnia, na to, czy będę miał więcej energii, czy może lepsze osiągi na siłowni i tak dalej, i tak dalej. Po miesiącu muszę stwierdzić, że ja nie zauważyłem żadnych zmian, jeżeli chodzi o wyżej wymienione rzeczy, a nawet powiem szczerze, że w ogóle nie zauważyłem żadnych zmian, chociaż około godzinę, półtorej śpię dłużej, natomiast wydaje mi się, że jest to spowodowane tym, że mamy zmianę pogody, jest już za oknami jesień, więc trochę człowiek się rozleniwia i tak dalej. Natomiast pomimo tego, że śpię dłużej, nie wstaję bardziej wypoczęty. Ten cały test był w zasadzie subiektywny i to bardzo subiektywny, bo nie przestrzegałem żadnych klinicznych norm, nie miałem grupy badanej, bo wiadomo, jedna osoba Co jedna osoba może? No jedna osoba nic nie może, bo żeby to badanie było miarodajne, no trzeba byłoby odpowiednią grupę osób przebadać i stwierdzić, jak na nich to działa. Dlatego no to jest bardzo subiektywny test i w zasadzie miał tylko za zadanie zaspokoić moją ciekawość. I zaspokoił, mogę sobie śmiało powiedzieć, że na mnie dieta bezglutenowa nie działa jakoś specjalnie. Na Was, no, ciężko mi powiedzieć, no, na Was może działać, może to być placebo. Ja ogólnie nie jestem zwolennikiem diety bezglutenowej, ale tak samo też nie biorę jej, neguję całkowicie. No, jeżeli komuś ma pomóc, no to czemu nie? A dieta bezglutenowa na pewno nie zaszkodzi, bo jest to dieta zbilansowana, nie tak jak na przykład w przypadku wegan, gdzie się nie dopuszcza w ogóle produktów zwierzęcych. Tutaj można jeść w zasadzie wszystko, tylko żeby nie było glutenu. No ja jadłem chleb, jadłem makaron, z tym, że to był makaron i chleb bez glutenu. I także, co mogę powiedzieć jeszcze, to, że mniej więcej po tygodniu zatęskniłem za zwykłym chlebem, za zwykłym makaronem, ale wydaje mi się, że wszystko się działo tutaj. I nie wiem, jak to w psychologii się nazywa, a na pewno ma jakąś nazwę, że jak się coś komuś zabroni, to ta osoba za tym tęskni. I tak samo było u mnie. Zabroniłem sobie sam spożywania glutenu i w momencie za nim zatęskniłem. Tak samo jakby ustawić dziecko i powiedzieć mu, nie możesz nacisnąć tego czerwonego przycisku. Tak to u mnie jest. Nie sprawdzajcie tam u siebie, czy nie dostajecie wiadomości. No, wracając do tematu, dziecko będzie ze sobą walczyło, żeby nacisnąć ten guzik, nacisnąć, a już w końcu naciśnie. A jakby mu się nic nie mówiło, no to prawdopodobnie by tego nie zrobiło. No i tak samo było u mnie z tym glutenem. Tęskniłem za nim, może nie jakoś wybitnie bardzo, ale miałem smaka na przykład makaron. Tyle z mojej strony, jest to bardzo szybkie podsumowanie, bo w zasadzie nie mam nic do powiedzenia. Jakoś to ciekawiło, jak ja zareaguję, no to już odpowiedź zna. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tej diety, o których nie powiedziałem nic na jakiś temat, a jesteście ciekawi, no to piszcie w komentarzach, postaram się oczywiście na nie odpowiedzieć. A tymczasem lecę na trening. Wojtek dzisiaj wpada, będziemy nagrywali nowe Koksy Rozmawiają. I tutaj mała ciekawostka, Wojtek będzie miał swoją serię na kanale Agresywna Masa Plus. Będzie to seria merytoryczna, czyli jak macie jakieś pytania do Wojtka, to tak samo piszcie, on będzie na nie odpowiadał. No i dzisiaj będziemy kręcić jego pierwszy własny odcinek. Trzymajcie się, pozdrawiam.